Siemaneczko, z tej strony RTGamer. A przed wami kolejna część wampirowego Questa, czyli Whistler Relic the Stake. Zaczynamy od rozmowy z Izabel, następnie musimy udać się do mausoleum i znaleźć takie trumny zrobione z Ironwooda. Otwieramy pierwszą z nich, pojawia nam się Blake, ten sam Blake, który będzie nas prześladował przez całą grę i na niego będzie bardzo ciężko znaleźć party, także jeszcze o nim usłyszycie, a na razie Blake wam znika. I otwieramy drugą skrzynkę, w której to z kolei jest Ironwood. Następnie wracamy do Izabel, mówimy, co my tam żeśmy znaleźli, no i ona nas wysyła z kolei do Izaka. Otwierając drzwi u Izaka, się okazuje, że pojawi się pięć wampirów i on nie, nie otworzy tych drzwi, dopóki nie zabijemy. Zatem zabijamy pięć wampirów, rozmawiamy z Izakiem, no i Izak mówi nam, żebyśmy wrócili do niego po jednym dniu, czyli po dwóch godzinach w real time. Wracamy no i Izak się okazało, że z tej dechy nastrugał nam kołek, który nam zabije wampiry i daje nam down bomb. Taki trinket. Wracamy z tymi trinketami i rzeczami do Isabel Moon i kończymy questa. W nagrodę otrzymujemy 14k expa, 70 karwet infusion, 100 reputacji, 700 silvera oraz ten down bomb. Na dzisiaj to tyle i widzimy się w kolejnym parcie z wampirami.